Czy wiesz, że istnieje wiele hormonów szczęścia? Czy to oznacza, że częściej będziemy szczęśliwi? Dopamina, endorfina, oksytocyna i serotonina. Czy możemy stymulować ich produkcję, a w rezultacie stać się szczęśliwszymi? Odpowiedzi znaleźliśmy w książce Meet Your Happy Chemicals. Dopamina, endorfina, oksytocyna, serotonina. Autorstwa profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego Loretty Brading. Wszyscy słyszeliśmy o tych hormonach, ale niewiele z nas wie, jak działają, co je wytwarza i jakie reakcje wywołują w organizmie. Dlaczego nie możemy cały czas czuć się szczęśliwi? Byłoby wspaniale włączyć je, gdy zajdzie taka potrzeba, prawda? Wszystko wydaje się możliwe, musisz tylko lepiej zrozumieć proces i pracować nad sobą. Hormony szczęścia są uwalniane do krwioobiegu, gdy mózg podkreśla momenty lub wydarzenia, które pozytywnie wpływają na nasze życie. Jednak potem poziom cudownych substancji spada do następnego przyjemnego wydarzenia. Każdy z tych hormonów wywołuje u człowieka szczególnie pozytywne uczucie. Dopamina. Ten hormon wyzwala szczęście, gdy dana osoba znalazła coś, czego potrzebuje, wyjaśnia Brading. Ponadto dopamina motywuje nas do osiągnięcia tego, czego potrzebujemy, nawet jeśli wymaga to większego wysiłku. Perspektywa osiągnięcia tego celu stymuluje produkcję dopaminy. Na przykład u dziecka hormon ten jest wytwarzany, gdy słyszy kroki matki. Maratończyk odczuwa przypływ dopaminy, gdy mija linię mety. Piłkarz otrzymuje dawkę dopaminy, gdy strzeli gola. Jak stymulować jego produkcję? Zastanów się, jaki cel w życiu lub w pracy sprawi Ci radość? Może to rozwiązanie ćwiczenia matematycznego lub zwycięstwo w intelektualnej rywalizacji? Żyj każdym sukcesem. Endorfina. Ten hormon wywołuje uczucie ulgi i zapomnienia, co zmniejsza nasz ból. To uczucie jest często nazywane euforią. Endorfina pomaga nam zignorować ból spowodowany kontuzją. Ten neuroprzekaźnik powstał na skutek ciężkiego przeżycia, wyjaśnia Loretta Brading. Uwalnianie endorfin jest spowodowane bólem fizycznym. Możesz upaść i natychmiast wstać, myśląc, że wszystko jest w porządku, a w rzeczywistości możesz zostać poważnie ranna. Tak działa endorfina. Pierwotnie była nazywana endogenną morfiną i jest jasne dlaczego. Jak stymulować jej produkcję? Synteza endorfin w organizmie nie jest stała. Jej produkcję można stymulować ćwiczeniami, ale to nie znaczy, że musisz uprawiać sport. Dobieraj ćwiczenia w zależności od ich złożoności i rodzaju, dzięki czemu będziesz pracować nad różnymi grupami mięśni. Śmiech i łzy również stymulują syntezę endorfin, więc nie bój się ich tak często, jak to możliwe. Oksytocyna. Ten hormon daje człowiekowi zaufanie do swoich uczuć. Kiedy masz do kogoś zaufanie lub zdajesz sobie sprawę, że ktoś w ciebie wierzy, doświadczasz napływu oksytocyny, a także satysfakcji z bycia w grupie, mówi Brading. Jak stymulować jej produkcję? Synteza oksytocyny jest aktywowana dotykiem, poczuciem pewności siebie. Każdy kontakt z bliskimi, od dotknięcia dłoni po wsparcie moralne czy orgazm, może zwiększyć zawartość oksytocyny we krwi. Dlatego buduj dobre relacje z innymi lub idź na masaż. Serotonina. Ten hormon pojawia się, gdy dana osoba odczuwa wsparcie innych. Serotonina daje nam poczucie sensu. Szybko dostrzegamy to u innych. Mózg ewoluował, by dążyć do dominacji społecznej. To pozwala nam zapewnić, że powstanie wiele kopii naszych genów. Starajmy się unikać konfliktów, bo dzięki nim nasze geny mogą zniknąć z powierzchni Ziemi. Mózg jest bardzo uważny na strefę społeczną. Znalezienie sposobu na zajęcie dobrej pozycji społecznej nagrodzi nas dużą dawką serotoniny. Jak stymulować jej produkcję? Nie bój się być dumnym ze swoich osiągnięć i sukcesów. Jeśli inni ich nie zauważają, nie wahaj się o nich mówić. Ciesz się swoją rolą w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie. Mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwsza. Napisz w komentarzach, co Cię uszczęśliwia.